Najtrudniejsze w patchworkowej rodzinie jest to, że każda z rodzin ma swój system wychowywania. Niektóra z rodzin bardziej odbiega od tego systemu, powiedzmy, naszego, a druga rodzina mniej. I to jest rzeczywiście najtrudniejsze, bo każdy z nas stara się wychowywać swoje dzieci jak najlepiej. No ale te dzieci jednak mają te dwa domy. One nie są identyczne, więc to jest najtrudniejsze chyba w tym wszystkim. Ale jest to do ogarnięcia, jest to do zrobienia. Bardzo dużo rozmów i takiej bliskości z dziećmi, żeby tłumaczyć, że tak bywa i że to też jest okej, taka rodzina. Jeżeli chodzi o Dzidzię, która jest tutaj w brzuszku, która już niebawem będzie z nami na świecie, i różnicę, jaka będzie dzieliła i chłopców, i Tosię z Bobasem, uważam, że to jest że to jest dobra różnica, aczkolwiek ja w ogóle nie wychodzę z założenia, że jakakolwiek różnica jest zła czy dobra. To jest też kwestia wychowywania i rozmowy z dziećmi. Tosia na pewno będzie miała no, prawie że rówieśnika, bo to są raptem 2 lata różnicy. Natomiast chłopcy będą no, takimi braćmi przywódcami, ale też tacy będą opiekuńczy, bo ja już widzę to przy Tosi, jacy są, mogę liczyć na nich, a mają raptem 10 lat, więc są bardzo młodzi, mali tak naprawdę, a już mają takie poczucie, że no, powinni objąć swoją siostrę taką opieką. Więc to jest naprawdę fajne i jak się widzi taki obrazek, to często łapie mnie wzruszenie.